Czemu służy pilnowanie myśli? Ewagriusz tu podaje dwa powody. Przede wszystkim wykorzenieniu z serca przyzwalania na nieprawość i drugie przygotowuje w myślach drogę pańską. Przez pilnowanie dobrych myśli, czy w ogóle przez pilnowanie myśli, przygotowujesz drogę pańską. I Ewagriusz tutaj się wyśmiewa, że niektórzy uważają, to są nierozsądni, że to jest coś śmiesznego, że to jest rozdrabnianie się, że to jest zajmowanie się byle czym, że chodzi o uczynki, że chodzi tylko o to, co rzeczywiście widać, słychać, czuć, jakby to powiedzieć. Ale on mówi, to są ci, którzy uważają, że w jednej chwili pokonali tę apostolską drogę. Apostolską drogę, czyli pilnowanie tych dobrych myśli i nawet nie chodzi o myśli, tylko o to, co z nich wynika w naszym życiu, czyli pilnowanie właściwej, ewangelicznej postawy w nas. Żeby się nie dawać temu, co jest nieprawością, a żeby iść drogą prawą i szlachetną, drogą poznania Boga. I to musi potrwać. Jeżeli nie pilnujemy naszych myśli, to ma to po prostu krótkie nogi. Coś nam się może udać tylko na chwilę, ale to nie jest rzeczywiście propozycja na całe życie i na drogę do doskonałości. Pilnujmy zatem naszych myśli.